Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Torysto52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku z serii Zagrajmy w Risen. Moi drodzy, witam się z wami w innym miejscu, mianowicie już tutaj byliśmy, są to oto właśnie te ruiny, gdzie była przetrzymywana Patty i jest rzecz, która mi się przypomniała i zaskoczyła w mojej głowie. Ja tutaj, moi drodzy, zostawiłam szkielety, jak tutaj ostatnio byliśmy, i wśród tych szkieletów jest właśnie jeden z nieumarłych władców. Dlatego tutaj właśnie jestem i chciałabym ten temat już zamknąć. Dlatego tutaj jesteśmy i myślę, że sobie szybko poradzimy z tą ekipą. Fajnie tutaj jest do tego przejścia sobie wejść, i ponieważ, ojejku, wygodniej się strzela. Widzę, że jeszcze nasz władca nie przyszedł. O Jezus, kochany. Dobra, mamy go. Tutaj się coś niestety działo z tą ścianą. To było bardzo dziwne. Na szczęście już chyba jest wszystko ok. Napijmy się many na wszelki wypadek, jakby coś jeszcze miało tutaj być. I sprawdzimy to miejsce. Wydaje mi się, że więcej tutaj nie znajdę szkieletów i... Ojej! A może je właśnie znajdę? Na przykład gula? Ciekawa rzecz. Byłam chyba zbyt pewna siebie, wiecie? No, jejku, zaczęłam tak bardzo z buta ten odcinek, że aż nie mogę się teraz przyzwyczaić. Mamy kufer ze skarbem. Dobra. Standardowo nie radzę sobie z otwieraniem. Przywołanie szkieletu. No fajnie. Sporo złotka. 250. To jest akurat chyba największy plus tego miejsca. To co? To jeszcze myślę, że wejdziemy sobie w ten korytarz. Skoro był tutaj ghoul, to może ich być więcej. Jest szkielet na przykład jeszcze. Okej. Powiem wam, że kompletnie nie pamiętam tego miejsca. Jeżeli mam być szczera. Mamy jakiś przepis, to może się przydać. Tu nic nie ma w beczce, nie ma. Kurde, teraz jak zaczynam od lewego, to zawsze nie działa. To fajnie, naprawdę. Widzę, że gra się ze mną droczy. Okej, tutaj się zapowiada na to, że raczej... A tu mamy wyjście jakieś takie na zewnątrz. Tu można zejść sobie na plażę. A myśmy tam nie byli przypadkiem? Kurde, nie wiem, ale jak już tutaj jestem, to już bym tędy się przeszła, żeby zobaczyć. Jest jakaś roślina, więc możemy po to pójść. Możesz zejść. Dziękuję. No niestety trafiliśmy na dosyć brzydką pogodę. Co troszeczkę nam tutaj na pewno utrudnia widoczność. Ale myślę, że możemy tędy zejść, bo nawet jak nic nie znajdziemy, to sobie wrócimy teleporterem. Okej. No tutaj ewidentnie coś rośnie, jest szalej druida. I możemy tutaj kopać? Czy mi się wydawało? Nie, wydawało mi się niestety. Tutaj wygląda, jakbyśmy mogli też spaść do wody, ale nie wiem, czy próbować. Okej, tu są jakieś rzeczy. Złota moneta. Omułek też był. Więcej złotych monet. Tylko tutaj trzeba ostrożnie, żeby nas potwór morski nie zażarł.
A może raczej taki ogromny czerw. Dobra, nie mogę niestety skakać z telekinezą, a też chciałabym wiedzieć, czy wszystko mamy. Mi się wydaje, że tutaj byłam, ale widzę, że nie, ponieważ łodziki żyją. O, jest sęp na przykład. Dobra, poradzimy sobie tak. Już też nie ma co przesadzać. I tak chyba wiem, gdzie jestem mniej więcej. Niestety, ale łodzików się pozbędę i wezmę sobie z nich ich skorupki. Wtedy będę miała pewność, że mi ich nie zabraknie, jakbym potrzebowała jakiś zwój zrobić. Dodatkowy. Dobra, surowe śledzie. No to naprawdę fajnie. No to są czerwie. Dobra, to ja chyba nawet wiem, gdzie jesteśmy i chyba na razie nie potrzebuję tutaj być. Poszłabym sobie stąd. Także bierzemy teleporter i lecimy. Moi drodzy, nastawiam się prawdopodobnie dzisiaj, co ciekawe, na naszego kochanego Geigera. Mam przepis na miksturę siły. No fajnie, ale raczej nie skorzystam. Jejku. O magii runicznej. Nie wiem, czy to czytaliśmy. Ale mamy na pewno tabliczki o mądrości i możemy je przeczytać. Dobra, fajnie. Listy, bla, 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 bla. No nie, no ja chciałam teleporty, typowo. Teleport robimy do wschodniej, północno-wschodniej świątyni. Już tam byliśmy, wiadomo, znamy ten teren. I w ogóle jest cały czas burza, więc myślę, że pierwsze co zrobimy, to pójdziemy do albo Eldrika, albo do tej Jasmin się przespać. Miejmy nadzieję, że wtedy ta pogoda już minie i będzie dużo fajniej. Byłoby przynajmniej świetnie, gdyby przestała być burza. Chociaż w sumie tam i tak będzie burza w tamtym miejscu. No i właśnie, a propos lordów, to tam, dokładnie tam za Geigerem, albo w okolicy, powinien być ostatni z lordów. I wtedy będziemy mogli też właśnie zakończyć zadanie. Dlatego też mi zależało, żeby znaleźć tego jednego, którego zgubiłam. Siema, Eldrick. Pozwól, że się prześpię do rana, oby już nie padało. No i nie pada, fajnie. Tylko tak jak mówię, to nam wiele nie da, ponieważ idziemy w takie miejsce, gdzie i tak będzie niestety lało. Prawdopodobnie. Przynajmniej ostatnio jak tam byłam, to była tam burza. Jejku, gdzie ja idę? Musimy iść naokoło, tam na most. I jak dobrze pójdzie, to zdobędziemy dysk kolejny. A potem tak naprawdę nam zostanie tylko wschodnia świątynia, jeżeli chodzi o dysk. Ponieważ tam Don wysłał ekipę, żeby szukali artefaktów. A konkretnie chyba Fletcher? No właśnie, to jest ten moment, kiedy pojawiają się jaszczuroludzie po drodze. Tylko, że to jest plus, że oni się tutaj pojawiają. Tam się coś dzieje. Oni właśnie mają kamienie teleportacyjne. I to jest właśnie plus tego, żeby się poruszać aktualnie po wyspie też pieszo. Żeby te wszystkie kamyczki odnaleźć. Będziemy się na nich teraz natykać. Bardzo solidnie. Tam byłam na górze, tak jest. Próbuję sobie zakodować, gdzie byłam, a gdzie nie. No, dzisiaj w ogóle zostałam w domu, bo rano się słabo czułam. Wczoraj ogólnie mieliśmy taki dzień z Damianem, że przez cały dzień jedliśmy pizzę. To był taki problem z tym, że zdarzyło się tak, ponieważ zrobiliśmy sobie imprezę w sobotę i zamówiliśmy dwie duże pizze 60 cm, które okazały się zdecydowanie za duże i zostało nam gdzieś z ponad pół pizzy, więc musieliśmy ją zjeść wczoraj.
I coś chyba było nie tak z tą pizzą, bo się potem źle czułam strasznie. Tak samo też dzisiaj rano. Dzisiaj jem tylko bułeczki maślane i w sumie piję wodę. Lost, are you? This is no place to go wandering. You look like a hunter. I want to learn about hunting. There's a question. I can show you how to use a bow, but I could teach you how to skin animals. Super. What are you doing out here? I'm waiting for the right opportunity. The right opportunity? People think the Geiger's a legend. I know it's not. Tell me more about this thing. It's strong. A real challenge for a hunter. No one believes that it really exists. But I know that it does, and I will prove it. Uh-huh. And how will you do that? Just look for the tracks. Then everyone will see that I was right. Mm-hmm. Tell me about your plan. You see that long rope bridge? From all of the tracks I've found, I'm sure that the Geiger must have his lair over on that large rocky peninsula. You look to me like you can be handy. Let's find that thing together. Can you teach me about hunting? Dobra, zręczność, łuk, skradanie się. No nie chcę. Pomogę ci zapolować na Gergera. Trochę się boję z nim iść, bo boję się, że on zginie. Ale no, spróbujmy. I'll help you to hunt the Geiger. Excellent. I can use all the help I can get, but it won't be a walk in the park. Legenda o Geigerze. Może go tutaj zostawię, co? Znaczy ja wiem, że on mógłby troszeczkę agro na siebie przenosić i to by nie było wcale głupie. Ale nie będę korzystać z jego tutaj usługi pomocy, bo on umrze. Wow, tym razem nie mamy burzy w tym miejscu. Tam na górę nie idę, bo tam jest popiołak. A ja popiołaka to nie chcę odwiedzać. Skupiamy się na goblinach. Sorry, gnomach. Tutaj nam sporo many pójdzie. Widzę, że jeszcze mogę zdobywać torby na narzędzia dalej z nich. Wiecie, co mi się wydaje? Dobra, siema, kmiocie. Wydaje mi się, że powinnam na samym końcu to miejsce eksplorować pod względem chodzenia sobie z telekinezą. Ale widzę, że aktualnie się uspokoiło, więc możemy pochodzić sobie tak oto luźnie i poszukać rzeczy. Tutaj już zakodowałam, co jest do podniesienia, więc nie powinno być z tym problemów. Zawsze możemy jeszcze zerknąć telekinezą. Maczugę ominęłam, ale to akurat broń. Niekoniecznie jest mi potrzebna. Kuferek jest otwarty. Przemiana włodzika. Czy ona coś sugeruje? Nie wiem, być może. Zobaczymy. Dobra. Są czarne wilki. Ej, no uspokój się. Kurde, znowu... Nie umiem się bić trochę. Wow! Halo. Okej, rozumiem. Słyszałam drugie dziadostwo, którym jest popiołak i chyba będzie gdzieś tam po którejś innej stronie, więc pozwolę sobie go ominąć i nie iść tam. Tak powiedziała Tori, która właśnie tam idzie.
Nie no, chciałam tylko tutaj zerknąć, ale tam będzie na bank popiołak na górze. Słychać już jakieś ścierwo nawet, więc ja tam mogę wejść, ale to się bardzo źle skończy dla mojego świata. Tam jest ich pewnie od cholery. Tam nie, nawet tam nie wchodzę. Ja sobie tylko zbadam tutaj obrzeża. Dobra, tutaj nic nie ma. Znając życie, zaraz się pojawią gnomy. Jak najbardziej. Dzień dobry. A co ten wódz taki sam tutaj sobie stał? Nie podoba mi się to. To bardzo nielogicznie brzmi. Jak my to mamy tutaj na mapie? Tam jest coś na górze, możemy się przejść. Bo tam wychodzi na to, że dalsza droga prowadzi. Z tą mapą jest coś nie tak. A nie, dobrze, dobrze, dobrze. Chociaż zaraz moment, a może to jest właśnie tak, że tam jest na górze... Dobra, nieważne. I tak będziemy tutaj i będziemy tam, więc chyba nic straconego. Co tutaj się tarzoli? Aha, dzik. Okej. Jest korona bohatera. Kurde, no cykam się tu łazić, wiecie, naprawdę. Taka jaskinia już mi się z popiołakiem kojarzy tak poważnie, ale jeszcze nie słyszę, więc jest szansa, że tutaj nie będzie. Okej, ty jesteś. Witaj, kolego. On tutaj nawet nie wejdzie, bo się nie zmieści. Okej, jest też jakiś kuferek. Jezu, ale ja ostrożnie tutaj chodzę, byleby nie umrzeć. Kurde, teraz jak zaczynam non-stop od lewego, to nie wchodzi. To się nazywa szczęście, wiecie? Naprawdę. Dobra, łyknijmy sobie miksturkę. Taką do żyćka. Manę jeszcze mam. Tu jest roślina many i nic poza nią nie widać. Okej, tam można przejść. Tu jest dziura. Okej, w porządku. Jak myślicie, pakuje się aktualnie w kłopoty, czy jest całkiem nieźle? Dobre pytanie. Tu jest ogr. Ile w takiego ogra? O Panie Chryste. Nie no, wydaje mi się, że jestem w stanie takiego ogra pokonać w sumie. Strzelaj, 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 strzelaj. Dobra. Ogr już nie stanowi problemu. To jest duży plus. Ale popiołak to wiem, że mnie zmiecie. Co ten gnom robił? One spały czy co? To wyglądało trochę dziwacznie. Ej, tu można zejść dalej. A być może to jest takie przejście, które... Tak, to jest takie przejście w sumie na okrężną trochę drogę, więc potem będziemy się wracać drugą stroną. Okej, rozumiem. Mamy otwarty. Średnie... Złoty talerz. Okej, spoko. Spoko, spoko. To co, schodzimy chyba.
Błagam, zero popiołaków. Byłoby naprawdę przyjemnie, gdyby tutaj nie było nic, co mnie zeżre. Siema, fajnie latacie. No ty gnomie. Ej, od cholery was tu jest. Co jest? Czemu tu jest wodzów aż tyle w jednym miejscu? Ty gnomie, no przestań ci tutaj... Ale one driftują. Ale nie potrafią tutaj wejść, widzicie to? Siema, nie trafiłeś. No, zaczyna nam się zagęszczać ilość gnomów, więc podejrzewam. Są jagódki, tam też są gnomy. Piąteczkę dawaj. Siemano. Ale fajnie latasz, stary. Okej, już jesteśmy w tym miejscu. No to fajnie, fajnie. Odpalmy sobie telekinezę, żeby nic nie pominąć. Okej, czyli w sumie tutaj się nam drogi łączą, bardzo przyjemnie. Mogłam w sumie tego Henryka wziąć, ale wolę go nie brać. Po prostu wolę go nie brać, bo wydaje mi się, że on by umarł tutaj. Śmiercią tragiczną. Wulkan widzę, że działa, prosperuje. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Co my tu mamy? Jest gnom. Ja ci dam Icont Mana. O siema, no. Oż ty, myślałem, że tu nie wejdziesz. Dobry. Ej, no fajnie się bawię jak na razie. Tylko jakbyście tak nie driftowali, to by było super. Przepis. Na jedzonko, w porządku. Siema, słyszę jak mruczysz, jak zębacz normalnie w gotiku. Dobra, widzę, że macie problem. Czemu one tutaj nie potrafią wejść? To jest jakieś dziwne dla mnie. Tu był gnom. Siema. Tutaj trzeba się rozglądać, mi się coś wydaje. Bo to już są te okolice, gdzie my jesteśmy. Na końcówce. Tutaj gdzieś chyba powinny być też szkielety. O kurde. No jasne. Lewo, prawo, prawo. Okej, to będzie prostsze niż myślałam. W porządku. Telekineza, no dziękuję bardzo. Nie wiem, czy potrzebuję, raczej nie. Okej, miksturka przed nami. Kolejna. Ja, wiecie, z przyzwyczajenia nawet nie chodzę, jak używam mikstur, bo zapominam sobie o tym, że tutaj bezimienny potrafi pić w locie. Okej, ominęłam coś tutaj może gdzieś? Chyba nie. Mamy dwa przejścia. Tam jest jedno. Tu też jest przejście. O, hej. Hej.
Ej, tu nic nie ma. What the fuck? Tylko po gnoma tu przyszłam? Jednego z drugim? Zostawiliby mi chociaż coś. Ale tak, możemy iść tam na wprost, a możemy zejść na dół. I teraz pytanie, gdzie będzie co? Bo gdzieś tutaj na pewno będą szkielety. Wypijmy sobie siódemę, zróbmy F8, wyciągamy kryształ i lecimy. Tu mogą być szkielety. Wow, znowu się to dzieje. Okej. Okej, tego mogę użyć. Coś otworzyłam. Są szkielety. Albo tylko jeden? Wow, za pierwszym razem otworzyłam. Pierścień plus jeden do łuku. Brzmi dobrze. Okej, można zejść niżej. To chyba mamy już odpowiedź na moje pytanie. Czemu tutaj nic mnie nie atakuje? To był tylko jeden szkielet? O kurde! Ile tutaj jest? 2, 4, 6, 8. O ja pierdzielę. Dobra, otworzone. Mały szafir, telekineza i kapelusz wróżki. No dobrze, niech będzie. Szkielet kolejny. No fajnie, otwieranie zamków, długi miecz, silne leczenie. Tylko czemu tutaj nie ma wrogów w ogóle żadnych? Wow! No dlatego, bo wychodzą z grobów. Jeszcze raz, ja tędy przyszłam, prawda? Nie? Tak, no przyszłam tędy. Tu gdzieś na pewno ten. Ojej, tu jesteś. Super, dzięki. Dzięki za pierścionek. Jestem od dzisiaj władcą pierścieni, stary. Ja nawet nie patrzę na to, co zbieram, bo tutaj się nie zbiera jakichś cudów też. Okej, standardowo. Jest jakiś sposób, żeby nie łamać tylu wytrychów? O, miecz burzowy wicher znalazłam. 1 na 2. Klingę. Dobra, co my tu mamy? This text is about magic spells. Aha, tak po prostu, no dobra. To siódema. Szóstkę też możemy pierdyknąć. Pójdziemy dzisiaj też oddać tego questa, ale na razie to wracamy. Wracamy i idziemy zająć się Geigerem. Prosty kufer. Pierścień, tak. Wszystko się zgadza. Jejku, nie mogę się coś dzisiaj wdrożyć. Tak randomowo zaczęłam ten odcinek w sumie. Od razu od konkretów, że aż teraz jest mi ciężko. Tu
Tu będzie niezła jazda, coś czuję w środku. Mogę użyć któregoś pierścienia? Mogę. Dobra, są też drzwi do otwarcia. Mamy kufer. No, nic szczególnego. Jest magiczne światło. Może się kiedyś przydać. Otwieramy. Tego mogę pociągnąć? Nie mogę. Okej, mamy jeszcze kredens. Widzę, że gra potrafi ładować mi napięcie. Dużo pobocznych komnat, zanim dojdziemy do tej głównej. Z bossem. Nie tak łatwo się dostać do legendy, co? No nie, nie tak łatwo. Okej, parę rzeczy, jakichś tam drobniejszych. Kufer ze skarbem. Kolejna wariacka skrzynia. Okej. Masakra, ej. Dobra. Ja zawsze tak wstrzymuję oddech. Otwieranie zamków. Ja myślę, że powinniśmy trochę też z tego otwierania pokorzystać do niektórych skrzynek, bo może i nie mam runy. Ale troszkę byśmy mogli. Ej, no kurde, jeszcze? No tak czułam, że mogę pociągnąć. Kurde, ile tutaj jest kufrów? Ej, no... lol. Co jest? Amulet, obrony przed magią. No dzięki, spoko. Może kiedyś skorzystam. Jak my stoimy z czasem? No chujowo stoimy z czasem. Dzisiaj będzie dłuższy film. O Jezus, kochany. Matko kochana, te wytrychy mnie dobiją. Szybkość, dzięki. Ja już od dawna jestem gotowa na spotkanie. Są gnomy. Tam jest Geiger. To co, jednak legenda prawdziwa, co? Ma trochę HP, ale nie ma tragedii. Śmierć legendy. Przykro mi, są tutaj jeszcze jakieś gnomy, które by go pilnowały? Nie. Przynajmniej ja nie widzę. Tu są drzwi. Kamienna płyta. Jest kociołek, w którym nie chciałabym gotować, bo za bardzo tutaj dużo much jest. Jak na mój gust. Otwieranie zamków, zwój kolejny. Wydaje mi się, że raczej gra nie przewiduje tego, że mam tak dobrze rozwiniętą postać, jeżeli chodzi o otwieranie zamków. Skradziony kryształowy dysk. Fajnie, że dostałam wykonanie zadania, zanim w ogóle jakby go przeszukałam, nie? Tutaj się nie da nigdzie wejść, nie ma żadnego przełącznika. To jest aż dziwne. Halo, telekineza. Maczuga ogra. Nie zebrałabym jej. Halo, tutaj da się gdzieś coś zrobić, przejść, nie wiem. Halo, chyba nie. Chyba nie. To co? To myślę, że wracamy.
Wrócimy na pieszo, bo potrzebuję tamtemu gościowi powiedzieć, że mamy legendę pokonaną. Mogłam go tutaj w sumie wziąć, ale nie chciałam. Bo jakoś miałam złe skojarzenia z tym. Kurde, no, jak się tutaj wychodzi stąd teraz? Tu było puste pomieszczenie. Tak jest. Tędy bodajże. I tędy. I tutaj do góry? Chyba tak. Dobra, jestem na zewnątrz. Mamy kolejny dysk. Możemy stąd spadać. Mamy też pierścień, więc możemy iść do Leona mu oddać. Bo tak się bodajże nazywał Leon. Nawet nie tyle, że oddać, tylko powiedzieć mu, że już go nie powinny dręczyć duchy. A tu ominęłam jeszcze złoże obsydianu. Tak by the way. Więc przy okazji możemy sobie wykopać i tą sprawę też mieć ogarniętą. Fajnie, czyli zostało nam w sumie z fabuły aktualnie. Co nam zostało? Ano została nam ta wschodnia świątynia. Do której stąd jest niedaleko w sumie. To znaczy musimy wrócić przez tą jaskinię. Ale to ogółem jest niedaleko. No i został też ten popiołak, ale na razie na popiołaki się nie będę rzucać. Będziemy pamiętać, że tu na wyspie, tam na górze jest teren, którego nie będę ruszała. Kompletnie. Ja mam dalej to zadanie z tą legendą? Nie mam. A to ono się anulowało, czy nie? Nie wiem, co się z nim stało. Może będę mogła mu po prostu powiedzieć. Z dala od tej góry. Totalnie z dala. Tam jest rzeź. Nie chcemy się tam bawić. Dobra, Henry. Możesz już wracać do swojej kobiety. Na spokojnie. The Geiger is dead. What? Dead. Deceased. It is a dead Geiger. No one believed me when I said that monster really existed. Ha! And now there are two of us who know it's real. I'll show those swine who called me crazy. Here. I'm sure a great hunter like you can use something like this. Hope you have a great day. Stary, dlaczego ty mi oddałeś swoją broń? Ty jesteś jakiś niepoważny chyba. Jesteś myśliwy, może by ci się to jednak przydało, Gamoniu. Ale debil, nie? Dobra, mam plan pod tytułem. Wrócimy sobie tą jaskinią. Z tej przyczyny, że mogły gdzieś się pojawić tutaj jaszczuroczłaki, które będą miały dla mnie kolejny teleporter. Ale też z tej przyczyny, że tutaj będziemy mieli chyba najbliżej, żeby wrócić do Leona. Tak mi się wydaje. To nie tędy. Tylko tędy. Tak myślę, że będziemy mieli najbliżej. I coś jeszcze chciałam załatwić przy okazji, ale mi wypadło z głowy. A, i być może Severin coś powie na to, że znaleźliśmy dysk. Ten od goblinów właśnie, którego okradły. Bardzo to jest możliwe, więc warto to sprawdzić. O, pięknie, są kolejni. Oni powinni mieć tutaj teleport. Jak widzicie, one są najczęściej dwójkami poustawiane. O, te akurat nie miały teleportera, niestety. A szkoda. Czy ja dobrze idę? No wydaje mi się, że dobrze idę. Tu ominam roślinę, mimo że chodziłam sobie z telekinezą. Takie rzeczy tylko na YouTubie u mnie. Ewentualnie się to zrespiło. Ej, no porespiły się te. Parę zwierząt się zrespiło. Dobra, czy tutaj była ta chata? Tak jest.
No to stary, już masz spokojne życie. I took one of these vassal rings from an undead lord. It looks just like yours. So my haunting could really have something to do with that ring. Could be. I wish I'd never touched that damn thing. You think there are more of them out there? That all those ghosts has one of those rings? I found a second one of those rings. It looks as though only undead lords have them. Well, undead lords and you. Oh, God! What do you think that means? I suspect that your talking ghost, Patrascon, gave the other lords vassal rings so he could control them. But something went wrong, and they all ended up undead. What does that have to do with me? When you found the vassal ring, Patrascon tried to take control of you. That's why you're hearing his voice. Yes, yes. He talks to me. He says things to me. Maybe next time you won't go picking up someone else's belongings. And you think that warrants a death sentence? He wants me to kill myself. End it all. Undead. Vassal rings. What's in it for me if I solve your problem? Everything I have. And how much is that? It'll be worth it for you, I promise. It better be, seeing as I'm risking getting myself cursed. The whispers have been getting worse. You listen to them. You're gonna end up undead. I couldn't face that. I hate not sleeping. What would not sleeping ever again be like? And without any sleep, I don't have the strength to fight it. You can relax. Here are all six vassal rings. Free! Free! I'm finally free! You must be some kind of saint. Thank you, my friend. I owe you my life, my dreams. How about you owe me those rings? I'm not risking those falling into the wrong hands. I've got something better for you. Gold. And a few scrolls I found. I'm sure you'll find a use for them. And I'd better not ask you where you got them, right? Go on, give them here. All yours. My thanks is undying. And because of you, it's the only thing that is. Dostałam przemianę. Popiołaka. The undead Lord Patrascon is dead. Again. You finished him. But I can still feel the curse. Just don't go picking up any more strange trinkets. You got it. You'd better not steal anything. I might not be around to save you next time. And get in touch with your mother. She's worried about you. Don't worry. I'm staying right away from strange jewelry. No i co? I to wszystko, tak? Ale mamy mało zadań, ja pierdzielę. To co, to może jeszcze pójdziemy do Seweryna, no nie? Jak już tutaj jestem, to się mogę przejść, to jest niedaleko. A potem będziemy mogli kończyć akurat sobie odcinek. Myślę, że to jest bardzo dobry plan. Jak się tutaj wychodziło? Skoczysz tutaj? O, dziękuję, stary. Fajnie. No, a kolejny odcinek to będzie Wschodnia Świątynia, jak zdobędziemy ostatni dysk. To dopiero się będzie działo. Tu jest też jeszcze świątynia w sumie. Tam by też można było iść. Czy ja tam byłam? Nie, na pewno tam nie byłam. Siema stary, czy ty chcesz znać informację, że mam dysk, czy niekoniecznie? You're in luck. I found your crystal disk. That's perfect. The gnomes had it? You were right. The gnomes really did have a leader. You mean the Geiger really exists? Not anymore. He's dead. And I found your stolen disk on it. I'm going to have to pay more attention to campfire tales in the future. You and me both. Thanks. I hope this disk helps the Inquisitor get what he needs. Take this as thanks. And may the Holy Flame watch over us both. Okay. Be on your way. No i co, moi drodzy? Wydaje mi się, że fajnie nam dzisiaj wszystko poszło. Udało nam się sporo rzeczy zrobić. Mamy nowy poziom. Czy to jest czas, żeby dać kolejny punkt w magiczny pocisk? Bardzo możliwe. Ale i też w alchemię by się przydało. A alchemii na najwyższym poziomie nie wiem, kto mnie nauczy, bo niestety nie pamiętam. Kusi mnie jeszcze, żeby iść tam na górę. Bo to też jest jakiegoś typu świątynia i tam coś może być. Nie wiem, czy potrafię się oprzeć. Wydaje mi się, że nie.
Okej, szczuro ludzie tutaj teraz są. Szczuro człeki powinno powiedzieć. Teraz będą mi się non stop mylić. No dobra. To nie wiem, wchodzimy jeszcze tutaj? Tam jest świerszcz bojowy. Weź schowaj ten łuk, chłopie, bo to jest żart. Dobra, świerszczyk na 5 strzałów. Kolejny kamień teleportacyjny. A wiecie co? Wejdę tutaj. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Jest skorpion. Dobra, to jednak na razie tutaj nie wchodzę, ponieważ to jest jakieś nowe stworzenie, którego nie znam. I wydaje mi się, że ono jest przegięte i nie powinnam na razie tutaj wchodzić jeszcze. Gra mi się wydaje, że jeszcze tego ode mnie nie oczekuje. Dlatego tak, moi drodzy, wydaje mi się, że to jest moment, kiedy zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się już podobał. Że Wam się spodobał. Świątynia na równinie to chyba jest to miejsce, a ja bym się tepnęła bliżej tego miejsca, gdzie mamy tą wschodnią świątynię. To jest chyba wschodnie wybrzeże. Where am I? A, jesteśmy koło Jasmin? Dobrze mi się wydaje? Si. Mamy Rufo, ale ty dziwnie coś siedzisz. Robisz dziwne rzeczy. Siemano, widzę, że już jesteście w komplecie. No to co, to myślę, że tutaj będzie odpowiednie miejsce, żeby skończyć. Dziękuję Wam już, moi drodzy, serdecznie za oglądanie dzisiejszego, 30. odcinka. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się, ja lecę montować dla Was ten film i... No i co, do usłyszenia. Cześć!